Dokumentacja przedstawia wyniki eksperymentu cyfrowej rekonstrukcji wspomnień. Wolontariusze w wieku 18 do 52 lat w trakcie badania pozostawali uśpieni. Wyniki rejestrowano za pomocą naszej najnowszej technologii. Celem eksperymentu było pozyskanie od badanych miarodajnych informacji dotyczących przykładowo miejsc, z którymi mieli styczność. Lokacje wybrane z uprzedzeniem, dokładnie opisane, zestawiliśmy z cyfrową wizualizacją wspomnienia badanego. Pierwszy plan przedstawia kuchnię w mieszkaniu studenckim na osiedlu Stefana Batorego w Poznaniu, około 2 na 3 metry wysoki sufit, sklejkowe meble pomalowane na zielono, ściany na biało, podłoga z kafelkami, jedno okno z widokiem na plac zabaw. W skład wyposażenia kuchni wchodzą stół, lodówka, kuchenka mikrofalowa, okap, kuchenka gazowa, 4 razy taboret pufa, 2 razy blat zmywarka, zlew piekarnik, 5 razy suszarka, suszarka na naczynia, meblo ścianka, czajnik. Obrazek przedstawiający jaskółkę i szpaka w zimowej scenerii. Wolontariuszka odniosła się do lokacji pozytywnie. Na kolejnym planie widnieje garaż przy domu rodzinnym we wsi Choraszka pod Warszawą, wykonany z betonowych pustaków, zwykły prostopadłościenny o wymiarach 7x3x4 metry, z zewnątrz porośnięty bluszczem. W pomieszczeniu można znaleźć rzeczy takie jak słoiki z konserwami, deski, narzędzia, śrubokręty, klucze, obcęgi, piły, wiadra, taśmy, maszyny stolarskie, odkurzacz, kuchenka mikrofalowa popularnej marki. Pomieszczenie posiada pojedyncze małe okno. Samotne. Wolontariusz zaznaczył, że ten garaż nie służy do parkowania samochodu. Na następnym planie widzimy prywatne złomowisko we wsi Boryszew. Działka liczy sobie ponad 300 metrów kwadratowych, otoczona betonowym płotem i strumykiem. Teren bagnisty, gdzieniegdzie drzewa. Poza domami właścicieli na działce znajdują się magazyny, kontenery, maszyny budowlane, np. koparka,
Smart Forwo, wóz strażacki, wózek sklepowy z gratami, mały zielony samochód, łódka, wagon. Wolontariusz dał wyraźnie po sobie poznać, że miejsce sprawia mu dyskomfort. Podsumowując wyniki eksperymentu, nie można w praktyce wykorzystać wspomnienia wyciągniętego z nieświadomości. Badani widzą swoją rzeczywistość przez jej skrawek, w pewnym sensie par skrótowo wobec świata. Utracone rzeczy nie zostaną odtworzone. Eksperyment nie będzie przeprowadzany ponownie. Pani Wisławo, tak się składa, że jestem jedną z biegnących ku sobie osób w pani utworze. Wiem, że wiersz rządzi się swoimi prawami i nie wypada mi w jakikolwiek sposób się buntować. Jednak uprzejmie proszę o wysłuchanie, bo tak jak moje ramiona są otwarte, to wcale mi do śmiechu nie jest. Wygląda na to, że nie przewidziała pani sytuacji. Przynajmniej mam taką nadzieję, w której dwie osoby nie będą kochankami, tylko tak jak w moim wypadku będą mieli relacje typu babcia i wnuczek. Kocham moją babunię, spędziłem z nią praktycznie całe moje dzieciństwo. Babunia się mną opiekowała, bo rodzice musieli wyjechać ze wsi w celach realizowania się w karierze. I odkąd napisała pani ten przeklęty wiersz, już nic nie jest jak wcześniej. Biegniemy ku sobie na tym cholernym lotnisku i za każdym razem widzimy siebie nago. Babunia jest tym bardzo skrępowana. Nie chce już za bardzo ze mną rozmawiać. Mi też jest głupio. Tak nie powinno być.
Ha!
zatopione w formalinie, trzymane w gablotach, na wysokich, niedostępnych półkach. Do patrzenia. Wszystkie w Muzeum Własnej Osobowości. Z lęku przed utratą, z lęku przed przemianą, z lęku przed tym, co nie moje. Trzymane na szyi w moim medalionie, wyrwane wraz z cebulkami, które już nie rosną, nieużywane na co dzień, nierosnące, niepielęgnowane. Trofeum własnej osobowości, medal sukcesu, który wisi w gablocie na własnej szyi. Jestem pastylką na uspokojenie. Wiem, co zrobić z nieszczęściem. I jak znieść złą nowinę. Zmniejszyć niesprawiedliwość. Rozjaśnić brak Boga. Dobrać do twarzy kapelusz żałobny. Na co czekasz? Zaufaj chemicznej litości. Oddaj mi swoją przepaść. Wymoszczę ją snem. Będziesz mi wdzięczny, wdzięczna, za 4 łapy spadania. Sprzedaj mi swoją duszę. Inny kupiec się nie trafi. Innego diabła już nie ma.